jeśli chodzi o Gank, jego początki, to zaczęło się to mniej więcej tak, że Robert do mnie dzwoni i tak jest w tej piosence. Popatrz, czy dalej kawałki przerabiasz. Ja mówię, cały czas coś przerabiam i zrobiliśmy to la la, nie? I on zobaczył ten potencjał, że tą wiesz, mam fuj wyświetleń i zaproponował mi wiesz, właśnie taką pracę, wiesz, taką popową, że mówi, Popek, kurwa, macie, jeżeli to idzie tak, to przypierdolimy na tym hajs i tak jakby to nasza praca i tak dalej. Ja mówię, ja nie wiedziałem w ogóle, że moja muzyka ma wartość jakąś, żeby to przełożyć na finanse. Myślałem, że to jest tylko zielony pasek, wiesz, ten wykaźnik na YouTubie pod filmikiem i ten, i to była moja wypłata. Ja mówię, jeśli tak, to mówię, dawaj, nie? I mówi, zróbmy coś właśnie takiego właśnie, żeby przyjebać hajs, nie? Tego się absolutnie wstydzę, jest raz, byłem troszkę zdziwiony, bo to były te moje początki tej różnorodności i na początku troszkę było, mówię, Popek, kurwa, to co, pop będziesz nagrywał teraz? Wiesz, taki, wiesz, no, pop czy jakieś disco dla ludzi, którzy lubią sobie poskakać. I on rzucił hasło, nagrywałem. Ja mówię, jaki tytuł, nie? On wymyślił tytuł, płytę Gang Albanii. Mi się spodobało, bo to było tak, jak Gang Albanii w ogóle, wiesz, jak jestem Polakiem i tak dalej. Jak ten. I Król Albanii, już teraz nie powiem, czy ja wymyśliłem swoją ksywkę, czy on, ale tutaj chyba bym się postawił na Roberta. Tego absolutnie nie pamiętam, kto wymyślił moją ksywę, czy ja sam, czy on, ale wiem, że on wymyślił Gang Albanii. No i nie zdążył rzucić hasło. I on też wie, że nagrywam hurtowo, nie? I on mówi, że ma wany. I siadł i zrobił 11 bitów, sam 12. No ja to nagrałem pijany dwa dni. No, napisałem, nagrałem. I z racji tego, że z Borisonem miał jakiś lepszy kontakt i mówi, zaprośmy jakiegoś gościa, nie? Ja mówię, kogo, nie? On mówi, dawaj Borisona. Ja mówię, dawaj, ciach. A tak się inaczej chciałem kiedyś z Borisonem nagrać, tylko on jakoś się nie wstydził do mnie podejść, myślał, że dostanie po prostu negatywną odpowiedź. I ja tak samo, jak jest dla dzieciaka i przez ten pryzmat patrzyłem, ale nasze drogi się zeszły i Borys mnie fajnie zaskoczył tym gościnnym kawałkiem. Ja mówię, i teraz mówię tutaj poważnie, nie? Ja nie jestem leniem, ale mówię, kurwa mać. Mówię pierdolną, mówię, to zróbmy tak, że może w przyszłości będziemy grali koncerty, nie? I jakoś to wyszło. Ja nie miałem w ogóle świadomości, że to będzie jakiś mega wielki sukces, nie? To było tak jak te moje garażówki jakieś, nie wiem, chuja mam wielkiego jak nogę, ram, pam, takie zwykłe, nie? Ale to tylko mi uświadomia to, że wytłumaczę to najprościej jak się da i chyba najlepiej. Jak wchodzisz na YouTube i chcesz sobie oglądać pranki albo jakieś składanki filmów, gdzie ludzie się wypierdalają na mordę na deskach, ty się śmiejesz, ten zestaw na przykład idiotyzmu top ten. I takie samo jest z Gangiem Albanii. Jeżeli ludzie lubią wejść na YouTube, pośmiać się z jakichś innych, gdzie ktoś pijany się przewróci, albo jak ten dziadek, idę kurwa, czy nie idę? I robię dwa kroki do tyłu i dwa do przodu i ludzie odpękają z tego ze śmiechu. I tak samo jest z muzyką, nie? Ludzie też lubią sobie wejść na YouTube i włączyć sobie keszkę, szmeszkę i tak dalej. Pozdrawiam fanów, nie spodziewajcie się niczego ambitnego po Gangu, bo to jest właśnie taka odskocznia, jakbyś chciał sobie wejść na YouTube i się pośmiać, tylko że tutaj patrzysz, a tutaj słuchasz absolutnie to samo. I tak do tego podeszłem, nie? Tylko że nie miałem absolutnie pojęcia. 90% przypadków absolutnie wiem, jestem świadomy, że to jest hit, że to jest dobre, to jest słabe, ale tak jak mówię, nagrasz piosenkę Kocham Cię Mamo od serca, będzie miało 100 tysięcy wejść, 1000 lajków, 12 nie lajków, fajnie ludzie to docenią, ale powiesz dwa razy, pizda na głową, keszkę w meszkę i spadną na ciebie miliony, aż ci będzie wstyd odbierając te pieniądze, jakbyś, nie wiem, okradł jakiegoś bezdomnego. Ja tak odebrałem, bo myślałem, że moja muzyka nie ma wartości. Dzisiaj jestem królem, pozdrawiam fanów, na pewno mnie, ja mam 1,80 m, moja głupota 2,20 m, ale tylko jak nie śpię dwa dni, piję wódkę, robię Gang. Ale tego tu się absolutnie wstydzę, nikt takiego czegoś w Polsce nie nagrał, dobrze, że się trafili, bo ktoś by tylko to spalił, tak jak kiedyś Jentker. To nie tylko trzeba mieć dystans do siebie. Normalny artysta nie tyle, że nie wzniesie się ponad 9-5 tempo i tak dalej. On ma już swój status
Oni by, na pewno by chcieli artyści chętnie poeksperymentować z muzyką, ale boją się, że spadną z tej dziesiątki i zostanie im to zabrane i jeszcze jak nie masz do tego do siebie dystansu, to zjedzą cię tak jak PZ albo tego Eldo, Kopro, bo z pustą głową. Tam tylko jeden głupi rym poszedł. Jakby miał do siebie dystans, oni by mu odpuścili i dostałby zielone światło na nagrywanie tych głupich swoich freestyli, nawet jakby się tam zrobił to dwa razy dziennie, ale że on się na to napiął i jak on się spinał, to ludzie zaczęli go cisnąć, przerabiali te jego freestyle. I tyle. Człowiek bez dystansu do siebie tego nie zrobi. No i też bym troszkę najebany w obiach, tak jak ja mieszkać w garażu, pić jak skurwysyny jebie trupem i tyle, nie? Z Borisonem było tak, że jak nagrał ten godzinny kawałek, nie? Do tego. Jeszcze wtedy nie miał jakichś myśli samobójczych i że już koniec jego kariery i tak dalej, nie? I mnie zaskoczył tą zwrotką, że ma jednak ten dystans do siebie, że po prostu otworzył się na tą jakby moją garażówkę, nie? Jakby poszedł za mną, nie? Ja sobie myślę, mówię, kurwa Macz, mówię, naprawdę fajnie udało się, mówię, fajnie było to pociągnąć z kimś, a nie ze mną, bo nie wiem, że było mi ciężko, nie? Ale chciałem mieć jakąś w końcu bratnią duszę, jeżeli chodzi o robienie muzyki, bo to zawsze sam nakurwiam i tak dalej. I on się fajnie sprawdził, nie? Ja sam zaproponowałem, mówię, słuchaj, mówię, zapyta się Borisona, czy trzeba było czy, żeby razem zrobić tą płytę, nie? Ja wiedziałem, że to jest fajne, tylko że to jakby ja się nie wywodzę z muzyki pop. Jakiś jestem tam raperem, nie z największej półki, najwyższej półki, jeżeli wracając do dawnych czasów i tak dalej. I mnie zaskoczył tym, wiesz, taką dystansem do siebie, bo najprościej powiedzieć, nie? Że umiem się żartować nawet w tych kawałkach. I nagrał, mówię, słuchaj, no chciałbym, żeby Borisson był częścią tego gangu, z tego względu, że ja nie mogłem zasnąć, odsłuchałem to o godzinie 12 w nocy i chciałem się spać, ten, ale nikt mnie tak nie zmierzył czaszki 16, jak Borisson, że się śmiałem, dzwoniłem do niego, tylko że spał, przekazałem tę wiadomość, czy byś chciał. I on wtedy zaczął się zastanawiać, on był wystraszony, nie? On myślał, że właśnie, że to, co przed chwilą mówiłem, ludzie, którzy, artyści, którzy nie mają do siebie dystansu i tylko widzą 9-5 tempo pianino i skrzypce, bo wychodzą z rapu i jebać policję w 12 kawałkach, chociaż muzyka krzyczy, kocham cię jak brata swego, a ty przecież kawałek jebać policję. A to jego akurat nie dotyczy, ale chodzi o sam, skąd się wywodzisz i oni nie widzą nic, większość artystów poza, myślą, że rap to jest pępek świata i nie ma innych gatunków muzycznych. Absolutnie tak nie jest. Borisson był tego dowodem i mówił, chcę, że Borisson nagrał za mną tę płytę. To była fajna decyzja. Dzisiaj się z tego cieszę. Mam nadzieję, że Borisson kuty też. Do mnie dotarło to poprzez pieniądze, jeżeli mam być szczery. Wejście to one się zbierały jakoś, wiesz, jakoś tam jedno po drugim, szło to szybko. Ale szokowały mnie pieniądze, bo ja nigdy na muzyce nie zarabiałem, nie? Zawsze zarabiałem sobie po prostu te pieniądze sam. I tu było mi kurwa troszkę wstyd, nie? Wiesz, chodzi. Jesteś, wiesz, tam walczysz na koniec miesiąca, nie ma za co chatę zapłacić i tak dalej. Te stówka czy dwie stówy są na wagę złota, bo ten landlord nie będzie się pytał, ziomek, poczekam do jutra. I tu się nagle okazuje, że nie muszę chodzić się szwendać, zarabiać pieniądze i tak dalej, jako popek, tylko zacząłem pierwszy raz płacić swoje rachunki po prostu z muzyki, nie? I nie wiem, dlaczego było mi wstyd, do tej pory mi Robert powtarza, że czy to by się podoba, czy nie, to by się po prostu kurwa należy, nie? Ja znam wartość pieniądza i tak dalej, pomimo to, że krzyczę jebać hajs, bo to jest dla mnie zwykła makulatura, ale wiem, że muszę zapłacić za chatę i tak dalej. Powoli zacząłem do tego przywykać, jeżeli mam taką możliwość, jeżeli mam taką moc w rękach i wokalu i w swoich tekstach, będę zarabiał na tym pieniądze. Tyle, ale no, czułem się tak, jakbym zabrał małemu dziecku lizaka. Takim, wiesz, no troszkę śmieszne, ale może przez pryzmat tego, że pieniądze są dla mnie jakimś takim, nie wiem, efektem ubocznym mojej oszołamki. Dzisiaj o tym wiem, ale no coś mu kurwa muszę mieć sobie takiego, że mi się wydaje, że mój sukces jest walenie prosto z mostu i taka szczerość do fanów. I chyba za to mnie kochają i za taką moją, że no, oni nie wiedzą, jak mówię, czy jutro zagram hejno mariackie na trąbce tutaj pijane, czy niemieckie techno pomieszam z rapami z różnym stylu. Chyba za to mnie lubią, nie? Powiem ci tak, przełożę to znowu na, nie na YouTube, tylko na życie prywatne. Załóżmy tak, nie? Tak to porównuję. Jeżeli widziałem braci i siostry na YouTubie, widziałem, ktoś mi tam mówi, że jestem głupi, że i tak dalej, to zawsze po mnie ściekało, chociaż nie jestem kurwa maszyną, robotem, też mam serce i tam jakoś, i teraz nie wiadomo, czy to napisał 13-latek, czy osoba dorosła, ale był jeden taki moment, nie,
i tylko mam Polakom za złe za to, bo z jakiegoś drugiego narodu nie znam, kocham was wszystkich, ale jednak ten pies ogrodnika to się nie wzięło z niczego i ktoś powiedział mi, życzę ci, żeby zgwałcili ci twoją córkę w komentarzu, nie? To można być hejtem, można powiedzieć, jebać się, ten i tak dalej, chociaż ja bym się nigdy na to nie zniósł, zmienił stację i nawet ja do tej pory nie wiem, jak napisać komendę, przysięgam to na wszystkie świętości razem z moim dzieckiem. Nie wiem, jak napisać komendę pod filmikiem, po prostu nie wiem. Mnie to nigdy nie interesowało, ja bym nigdy nawet nie pomyślał, że wyzywać kogoś od chuj. Ja nie lubię dużo też artystów, ale ja ich nie wyzywam od chuj, po prostu zmieniam stację, szukam innego artysty. To mnie najbardziej zabolało, że ta krytyka doszła, ale tylko to mnie zabolało, bo jakoś mnie szybko to zapominałem. Wiedziałem, że wszystkim nie dogodzisz na YouTubie, potem Ganga Orbani, tak jak widać, tam nie ma jak po moich gitarówkach prawie do końca tych zielonych pasków, tylko tam to się ludziom to nie podoba. Nie? Krytyka, jak Soku powiedział, Popek, słuchaj, mówi, pomimo tej twojej oszołomki garażowej i na przykład Ganga Orbani, potrafisz z nią zrobić coś naprawdę fajnego, nie? Czy tam zagrasz to, czy to, nie? Taką krytykę odbiorę zawsze. I żeby ludzie powiedzieli, słuchaj, zjebałeś, kurwa, to nie jest moje, nie pasuje. Bez chuj, kury, w mordowania dzieci w tle i tak dalej. Ale tutaj niektórzy mają takie coś, że nie tylko, że ten efekt pies ogrodnika, tego hejta ignoranta muzycznego, ale też jak troszkę choroby psychicznej, kurwa. Ja nie jestem święty, wywodzę się z patologii, ale w życiu nie życzyłbym nikomu, nawet Adolfowi Hitlerowi, żeby mu zgwałcili jego 5-letnią córkę, bo czym jest winna ta córka, kurwa, i tak dalej. To mnie zabolało, już tamtej pory nie widzę braci i sióstr. Obiecałem sobie, że będę tak jebał tych hejtów dupę muzyką od tamtej pory, że aż mnie pokochają. I też tak się stało. Ci ludzie, którzy mnie wyzywali od chuj i chcieli gwałcić moją córkę, chociaż też nie wiesz, jakoś, po prostu mnie rozjebało. Nie? Ja tę muzykę robię dla nich, to można powiedzieć, zjebałeś, coś tam mówisz, rozumiesz, a nie rozumiesz, kołdra, nie kołdra, kołdra, czy coś w tym stylu. To wszystko spoko, ale to mi złamało serce i ja po prostu zacząłem łamać się serce muzyką i chyba to było takim przełomem, jeżeli chodzi o mnie, po prostu dosłownie przenośnie zacząłem tak jebać tych niedowiarków i hejtu za muzyką, że aż w końcu zaczęli zmieniać ikonki swoje, wiesz, jakieś tam i tak mi cisnęli od chuj i tak dalej, pozmieniali ikonki i zaczęli mówić, kurwa, o mnie w superlatywach. I moi fani prawdziwi, którzy śledzą mnie od zawsze i tak dalej, oni namierzyli i mówią, jak kurwa śmiesz, how dare you, motherfucker, mówi, teraz dawać Popkowi kurwa lajki, gdzie go kurwa wyzywałeś od chuj, życzyłeś mu śmierci kryminału dla jego całej rodziny. To była taka moja kurwa złość. Takich fanów bym też do końca nie chciał, ale też nie mogę ich odrzucić. Jeżeli ich nawróciłem, każdy zasługuje na miłość, ma drugą szansę, ale temu, kto cię gwałcił moją córkę, ja bym wiedział, jemu bym nie wybaczył. Nie, nie wybaczył mu, bo to człowiek chory psychicznie, jemu się należy taki wpierdol, żeby w życiu jakby nikogo nie powiedział. Nie? Ale najzabawniejsze jest to, że teraz coś piszę, nie? Są tacy i tacy, wysłodzi. Ja też jestem oszołomem, też mam chwilę słabości, też potrafię wyzywać przyjaciół, kurwa, i później ich obarczyć winą, ale na końcu ja przyjdę, przeproszę. Oni takie czegoś nie mają, ale to jest chyba kwestia wieku i trzeba dorosnąć i zrozumieć tyle. Ja się z tego cieszę, pozdrawiam wszystkich niedowiarków. Ja już nie będę nikogo jebał w dupę, tylko jak ktoś się na mnie przestawi, kogoś nawrócę, na przykład przez wodospadów, największa nagroda dla artystów i pieniądze mi tego nigdy nie wynagrodzą. Tyle. No. Ale to jest najlepsze? Tu przyszło parę muzyków do mnie, nie? I kurwa, na przykład Robert Neumann weszedł, nie? On nie mógł uwierzyć, kurwa, on wchodził, to oglądał. Wiesz, tu nie ma realizatorów, mikrofon za 150 funtów, który kabel jest pogryziony przez szury, kurwa, i tak dalej. I on mówi, Popek, mówi, ja to muszę pokazać prawdziwą muzykę. Mówi, porobił zdjęć, mówi, jak? On to mówi, jak ty czarujesz, potrafisz wejść, kurwa, i zaczarować tego Majka. To ja mu mówię. Mówię, kurwa, ale to się stało, jakby, nie wiem. A, to jest bardzo ważna rzecz, może odbiegam od pytania, ale słuchaj. Zacząłem sobie robić to, kurwa, cięcie mordy i tak dalej, nie? Ja zwariowałem, nie? Ale zwariowałem, że chyba bardziej, jakbym miał będę doszedł z sobą, stęsknoty za krajem, bo jest, kurwa, jeszcze z moim brzydką mordą ciężko znaleźć tutaj jakąś bratnią duszę, nie? I, kurwa, zwariowałem, nie? Po prostu zwariowałem. Ja oglądam te filmiki z tej mordy i mówię, Popek, kurwa, dlaczego, kurwa, w 9 językach, znam tylko dwa. I ja nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, wtedy mnie zatyka, wiesz, jeżeli nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie jako człowiekowi, będąc szczery, kurwa, ciężko to przełknąć, nie? Ale tak sobie myślę,
Mówię, papę, kurwa, i to wszystko, moją przełamkę prywatną, nie? Gdzie ludzie mnie uważali tylko za kolesia z pochrastaną mordą, który krzyczy jebać i chce każdemu napleć twarz. To się przełożyło, to moje szaleństwo, też na muzykę, tylko że w innym słowa znaczeniu. Tutaj zwariowałem już prywatnie i tam jakoś lajków sam bym sobie za dużo nie dał, po paru filmikach dodał sobie łapkę w dół, ale to moje szaleństwo przełożyło się też na muzykę i już 9-5 tempo pianiny, skrzypce już nie miało znaczenia. Dla mnie muzyka była po prostu muzyką i zmieniało się tylko po prostu tempa. Jak ja bym musiał odnieść do psa ogrodnika choroby psychicznej, to ja po prostu zwariowałem na punkcie muzyki, zakochałem się jak we swoim dziecku, ale jeszcze jak siedzę sam nieraz nagrzany, najebany i robię tę muzykę i się, jak chciałbym się wstanąć i czuję, że nie dotknąłem ściany, ale dotknąłem muzyki i wstałem, oparłem się o niej i wstałem. Ja wiem, że to jest chore, ale to jest połączona pasja, narcyzm, bo ja słucham tylko swojej muzyki, jak zdążę zauważyć. Ale chciałem się raz podnieść i tu nie było, było krzesła, nie było nikogo, ale ja zapałem za barek muzykę i się kurwa podniosłem. I ja mówię, kurwa, dotknąłeś muzykę. I nieraz koniuszkami w palców poparujących wspaniała fizycznie dotyka muzyka. Wiem, że może parę tysięcy na świecie takie coś ma. Ja nie tyle, że poczułem porozumienia nic z muzyką. Ja nieraz potrafię dotknąć, kurwa, to jest niemożliwe, ale tak jest. Ja już pojedynce po tym sukcesie, nie? Że dodarło do mnie, że to jest ten, zarobiłem 1 200 000 zł w 8 miesięcy. To mam dzięki fanom. Ja nieraz gram koncert i mówię, widzicie ten łańcuch z 25 koła? Mam go dzięki wam i mówię, i nie każdy artysta wam powie, że to jest dzięki wam. I chyba za to mnie kochają, ale druga część wiedziałem, że będzie jakby sukcesem po prostu już pobielanym, ale to nie jest jakby odświeżanie kotleta, czyli ta ragówka, to zrobiłem ukłon dla fanów. Tutaj już mnie nie zjebali, tylko że oni chcieli tego gangu, nie wrogowej wersji, tylko tego gangu, nie? Tutaj troszkę nas nie zrozumieli, ale też nie karcie nas za to, że na przykład my robimy ragówkę dla was, bo ja myślałem, że zrobię coś nowego, co im się nie spodobało, dlatego te 5% zostawiam tym fanom, żeby oni oceniali. Tyle, nie zawsze będziemy się rozumieć, ale gang dwójka, to będzie sukces sam w sobie. I jak i trójka, i czwórka. Może nie będę pisał, ja dzisiaj nie chcę przykładać do pisania gangu Albanii, z niej muzyka tak się wylewa, czy by to był gang, czy Mateo, z Mateem nagrałem płytę w 4 dni, muzykę ambitną, to gang dwójka, i to nie zależy mi, czy oni tę płytę kupią, ale jeżeli robią umcy, nie mogli lepiej trafić, bo nie ma takiego pojeba muzyka jak ja, co ma tyle dystansu do siebie, że będzie tańczył w sukience z dziurą na jajach i krzyczył, jebać moich hejtów, niech teraz niech się Soku przybierze za Szekspira z dziurą na jajach i zatańczy w sukience jak baletnica, jest koniec kariery. Ja mam czarny pas w szaleństwie na YouTubie i co bym nie zagrał, oni mnie po prostu kurwa kochają, bo ja gram na, bardziej na uczuciach, na charakterach niż na jakiejś mądrości, bo ja wiesz, nie jestem oczytany pierwszą książką, którą przeczytam, będzie książka Kaliego. Tyle, ale jednak muzyką potrafię złapać ludzi z serca, nawet przez gang, ale nie ukrywam, przysięgam na Boga. Gang Albanii to jest szaleństwo, to jest, ja bym nazwał to jakiś fenomen, który po prostu nikt nie łapie, włącznie ze mną, a każdy to kocha, nie? I to już nie chodzi o jakieś moje tam bycie szczerym na YouTube i tak dalej. To jest po prostu Gang Albanii, wódka, siłka, kokaina i karabin i tak będzie za każdym razem. Dwójka, czwórka, piątka, szóstka, ludziom by się to podobać, bo ja wiem, jak to ugryźć tymi złotymi zębami.